Gość Poranka Dwójki. A zgodnie z zapowiedzią to aktor Krzysztof Szczepaniak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Odtwórca tytułowej roli w spektaklu Teatru Telewizji. Premiera już dziś wieczorem o godzinie 21. Spektakl w reżyserii Agnieszki Lipiec Wrublewskiej. Fryderyk. Spektakl, który powstał na podstawie książki Piotra Wita zatytułowanym Przedpiekle sławy rzecz o Chopinie. Według różnych biografii i kalendariów różnie to wygląda, ale wiele wskazuje na to, że właśnie 10, 11 września na pewno już 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do Paryża. Tak jest. No i właśnie te kilka miesięcy pomiędzy wrześniem 1831 roku a bodajże lutym roku następnego to jest czas akcji i możemy poznać postać, którą wydawałoby się tak doskonale znamy i która jest ambasadorem polskiej muzyki, polskiej kultury, tego co dla nas wtedy i dziś jest ważne, od zupełnie innej strony. Jak myśleć o wcieleniu się we Fryderyka Chopina, ale nie triumfatora, ale człowieka pełnego wątpliwości, wchodzącego w zupełnie inne środowisko? Jak o tym myśleć? Nie wiem, jak generalnie o tym myśleć, ja wiem, jak ja o tym myślę, jak mniej więcej wyglądała praca. Rzeczywiście zajmujemy się tym okresem życia Chopina, który jest z reguły traktowany trochę po macoszemu. Nie ma za dużo tak, czy w filmografii tego momentu. Najczęściej są właśnie te momenty, kiedy Chopin jeszcze był w Warszawie, kiedy tutaj odnosił wielkie sukcesy, grał dla cara, czy dla jego matki, był tym wybitnym dzieckiem przystrojonym w piękne tużurki, taką można powiedzieć doskonale wychowany i później ten okres George Sand, prawda? Ale ten okres taki, kiedy kształtował się Chopin jako Chopin, ten, na którego patrzymy teraz oglądając chociażby jego wizerunek Delacroix i myślimy sobie, a jakiś on natchniony na tym zdjęciu, na tym obrazie, ile w tym uduchowienia, jakiejś takiej transcendencji, no dobrze, ale pytanie, jak do tego doszło, że jego nazwisko tak zatriumfowało? Przecież tych pianistów było mnóstwo, chociażby ten, który świetnie gra Zbigniew Zamachowski, Kalkbrenner. Nazwisko Kalkbrenner nic nam dzisiaj nie mówi, a w tym czasie, w tym roku, w roku 1831 w Paryżu to była ścisła czołówka. Jego nazwisko to było coś takiego jak Rossini, Cherubini, no to top of the top. To nazwisko przepadło w dziejach historii. Chopin został, jest naszym ambasadorem, dokładnie tak jak pan mówi. I dlaczego tak się stało? Właśnie opowiadamy w tym Teatrze Telewizji już dzisiaj o 21 w TVP1, a cała historia rzeczywiście jest skupiona wokół tego krótkiego pół roku, kiedy Chopin chodzi od drzwi do drzwi, można powiedzieć, tych wszystkich mecenasów sztuki. Ma kilka rekomendacji, tak, zna się z Franciszkiem Listem na przykład, który jest admiratorem jego. Uwielbiają się, tak, rzeczywiście. Z taką nutką zazdrości, bo List, co zresztą pokazane jest w tym spektaklu, próbuje na przykład wykonać etiudę rewolucyjną i mu się to nie udaje. No widzi, tak, że ma pewne ograniczenia, że Chopin rzeczywiście jest geniuszem. Przywoływałem ten cytat tuż po godzinie 7. Mnie tu wiatr zapędził, oddycha się słodko, ale może też dlatego więcej się wzdycha, że łatwo. Paryż to jest wszystko, co chcesz. Możesz się bawić, nudzić, śmiać, płakać. Wszystko robić, co ci się podoba. I nikt na cię nie spojrzy, bo tutaj tysiące tożsamo robiących, co ty. I każdy swoją drogą. Jakoż nie wiem, czy gdzie więcej pianistów, jak w Paryżu. Nie wiem, czy gdzie więcej osłów i więcej wirtuozów, jak tu. Wydaje się, że ten Paryż to jest zarazem takie miasto nieprawdopodobnych możliwości, ale też i takie miejsce, w którym panuje taki przesyt, że nawet geniusz nie robi wrażenia. I to też pada ze słów bohatera, którego gra Krzysztof Wakuliński, takiego stronnika. Myślałeś, że rzucisz Paryż na kolana, bo jesteś genialny. No tak, no oto przyjeżdża, jakby nie było, już można powiedzieć taki, użyję tak słowa, pieszczuch Warszawy. Tutaj był znany, hołubiony. Grał we wszystkich możliwych miejscach. Warszawa żegnała Chopina z płaczem i nagle okazuje się, że przyjeżdża do miasta, które jest jakoby takim trochę potworem, taką hydrą, która połyka tych wielkich całego świata i części owszem udaje się zrobić karierę, a w większości nie. I częściowo są to takie gwiazdy jednego, dwóch sezonów, jak wspomniany Kalkbrenner, o którym dzisiaj poza muzykologami, biografami raczej się nie pamięta. Nie pamięta się kompletnie. Ja też nie znałem tego nazwiska, przyznam się szczerze, dopiero żeśmy analizowali, o co chodzi z tą postacią, jaką rolę odegrała w życiu Chopina. A tym bardziej, że Chopin miał dosyć utrudnione zadanie, bo tak jak mówię, patrząc na jego wizerunki, można dojść do wniosku... Nawet ostatnio byłem na lotnisku Chopina i widzę te różne grafiki i myślę sobie, postać wszyscy ją znamy, ale jest kompletnie nieodkryta. Na przykład kto wie, że Chopin cierpiał na dosyć dużą taką socjofobię. On był przerażony, nie znosił, a nawet bym powiedział, nienawidził grać koncertów publicznych. Nie był w stanie, paraliżowało go to, absolutnie deprymowało. On czuł potem... Miał poczucie winy, takiej żenady, niesmaku i tak dalej. Dostawał zarzuty takie, że gra za cicho, że na przykład jego koncerty wszystkie, które się odbywały z akompaniamentem innych instrumentów, były fatalnie recenzowane. I jak przebić się, mając teraz takie cechy? On wymyślił świetną rzecz, myślę, że godną mistrza strategii. Otóż stwierdził, że wykorzysta tę swoją socjofobię. Nie wiem, czy to jest dokładnie socjofobia. Na pewno pewne stany lękowe, które wywoływała duża publiczność. No jak to? No, taki pianiści tamtych czasów to byli showmeni. To był brokat i pióra, jednym słowem. Po prostu trzeba było grać i jednocześnie być trochę kuglarzem, tak jak Franciszek Liszt absolutnie wiedział, jak zabawiać taką publiczność. Też liczyła się forma grania, a nie samo granie. Oczywiście był świetnym pianistą, oprócz tego chodziło o pewien naddatek. Chopin tworzył takie recitale dla wybranych, dla swoich ulubieńców, właśnie dla Delacroix, dla potem George Sand, Astolfa de Custina, którym był też jeden z teatrów telewizji Wawrzyńca. Listy z Rosji. On również był na tych spotkaniach i on selekcjonował najwybitniejsi przedstawiciele polskiej emigracji, prawda? Tak. I tworząc takie wieczorki, można powiedzieć, prywatne, gdzie ta jego spowiedź muzyczna, prawda, ujawniała się tym nielicznym, przy których czuł się komfortowo. Można powiedzieć, że Paryż tamtych lat został też przedstawiony jako swego rodzaju show biznes, oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Tak jest. Także z tym wszystkim, co razi nas i dzisiaj i pewnie raziło Chopina wtedy, bo oto dostaje propozycję jakiegoś koncertu na 6 fortepianów, koncertu, który ma zostać zorganizowany na instrumentach Pleyela. Udziałowcem tej firmy jest krytyk muzyczny, który z góry wiadomo napisze doskonałą recenzję. I to jest ten taki brud kariery, którego Chopin nie chce za wszelką cenę dotykać i zastanawia się, co tutaj, jaka jest alternatywa, prawda? No, ze spotkania z Kalkbrennerem także wychodzi w pewnym momencie zdruzgotany, bo ten mu główny temat koncertu Emol tak niemiłosiernie skracał. Jakie tu wątpliwości, jakie ozdobniki, jaka melancholia. Absolutnie. Jego koncerty, to ma być prosto od tego pierwszego przedstawienia tematu, aż do rozwiązania, tu motyw, musi się wszystko ładnie układać. Tym bardziej, że jak mówię, jest jeszcze ten kontekst tego, że w Warszawie już ta jego muzyka osiągnęła sukces. Mało tego, w Wiedniu już też o nim słyszano. Również tam zagrał jeszcze przed wyjazdem do Paryża, a potem na drodze do Paryża już tam znajdowały się, jego utwory były w powszechnym użyciu. A tu nagle taka ściana, to rzeczywiście i pytanie, to najważniejsze pytanie, tak naprawdę sprzedać się, czy się nie sprzedać, czy być takim Kalkbrennerem? Czy być Kalkbrennerem, tak, czy te swoje wartości, ideały muzyczne pogwałcić i zagrać na modłę innych, chociaż kompletnie było mu to nie na rękę i absolutnie kolejna sytuacja, w której się dusił. Przede wszystkim koncert publiczny znowu, właśnie na kilka fortepianów i nie w takim anturażu, jaki marzył się Chopinowi, bo on tak naprawdę najlepiej wypadał, kiedy grał sam. I to jest pytanie, jaką drogę wybrać, które jest o wiele bardziej uniwersalne. I myślę, że jedną z zalet tego spektaklu Fryderyk w reżyserii Agnieszki Lipiec Wrublewskiej to jest to, że wchodzimy w głąb dylematów artysty, który musi mierzyć się z biedą, z postępującą chorobą, no właśnie z tym, że nie jest nieznany i nieodkryty, odpowiadać na pytania, które dotyczą oczywiście Fryderyka Chopina, ale myślę każdego artysty, niezależnie od czasu i miejsca. No tak, tutaj jego taką główną siłą napędową jest przede wszystkim fakt, że on jadąc do tego Paryża musiał się wypromować. On wiedział, że jest wóz albo przewóz, musi zaistnieć tam. A dlaczego? A dlatego, że wtedy to jest czas powstania listopadowego, w którym on nie walczył. A wszyscy jego najbliżsi przyjaciele, owszem, poszli na bagnety. On nie. I taki kompleks nieprzydatności, który miał w sobie, zmuszał go poniekąd do tego. Dlatego pewne przewrażliwienie, taka neurastenia pokazana też w tym Teatrze Telewizji wynika z faktu, że on był strasznie dbały o cały ten, można powiedzieć, biznesplan swojej promocji. To musiało zarówno nuty, jak i te do kogo idę, komu idę zaproponować swoje usługi, na jakich, których koncertach grać. To było wszystko sprawnie przemyślane i ta taka podwójność tego Chopina jest z jednej strony stratega swojej własnej kariery, a z drugiej strony człowieka, który ma problem, żeby wstać z łóżka, ponieważ jakby nie było, no jest to rodzaj jakiejś depresji. Wiemy tutaj, że jest koniec powstania listopadowego i on nie wie, co się dzieje z jego rodziną, może się tylko domyślać. A cała ta psychoza napędzana tym lękiem i niewiedzą doprowadzi potem do aktu twórczego pod tytułem Etiuda rewolucyjna, więc okazuje się, że te jego lęki, przerażenie i jakaś taka aktywna pustka, o której on mówi, stają się potem paliwem do jego twórczości, więc męczył się facet niezmiernie, ale ta podwójność jest bardzo ciekawa, taka podwójność także tej emigracji, którą spotykamy wraz z Fryderykiem Chopinem. Wspomniał pan o kompleksie emigracji, no niewątpliwie. Zresztą tam w jednej czy dwóch scenach Fryderyk Chopin spotyka Adama Mickiewicza. Tak, więc jest Adam Mickiewicz. Jest Juliusz Słowacki. Juliusz Słowacki, więc... tak. Jeszcze z takich znanych osób pojawiają, tak, jeszcze jest parę takich, można powiedzieć, takich cameo tych postaci, które się rzeczywiście pojawiają i jest pewne takie zetknięcie dwóch światów. Chopin trochę tej emigracji polskiej nie darzył największą sympatią. Uważam, ona też tak jest właśnie przedstawiona leniwa, jako tak, leniwa, taka rozgadana, tak, rozemocjonowana, tak. A on jest raczej tą osobą, która gdzieś tam stoi w drzwiach i mówi, panowie, tutaj nie można mówić, tutaj trzeba tworzyć, działać. Ona, tak jest, bardzo konkretny plan. Plan tak naprawdę z jakiegoś umotywowania, stworzenia, można powiedzieć, czegoś w rodzaju paliwa dla tego, chociażby powstania listopadowego. On wie, że musi tworzyć i wie, że musi sobie jakoby trochę siłowo zapewnić nieśmiertelność. To jest główna sprawa, ponieważ to jest też, to wynika z czystej męskiej walki po prostu o taką swoją tożsamość. Czy ja jestem przydatny, czy nie? Że skoro wyjechałem, jestem zawsze tym wymuskanym pianistą, to co ja mam zrobić, żeby nie zmarnować tego? No, miał doskonałą świadomość swojego talentu, wiedział, że jest świetny. Znał też swoje braki. Nie tyle warsztatowe, co stylowe. To wszyscy mieli do niego pretensje przede wszystkim o to za ciche granie. Też nikt o tym nie wie. To jest ciekawe, kiedy myślimy o Chopinie, kojarzy on się z nami z taką eterycznością, delikatnością, ale na przykład kto wie właśnie o tym, że grał w sposób taki delikatny, ale to też nie znaczy, że był taką osobą bez charakteru, bo to był jajcarz. Można podejrzewać, że te dwa koncerty fortepianowe wskazują na to i brak kolejnych na to, że jednak ta muzyka na instrument solowy, to przede wszystkim brak oper, tam otrzymuje pewne propozycje, czy pisz opery, tak jest, bo przecież każdy chce pisać opery. Nie mam zamiaru pisać oper, czyli to zdecydowanie także jest. To, co ja także polubiłem w filmie, w spektaklu telewizji Fryderyk, to jest to, że tam bardzo ciekawie spotyka się to, ten plan historyczny ze współczesnością poprzez wątek współczesnej pianistki Adeli, tu Michalina Olszańska i właśnie opowieść o tych dylematach, tak jest, które są uniwersalne, które, o tej tremie, która paraliżuje nawet utytułowanego laureata wielu konkursów, a ponieważ trwa w Warszawie konkurs chopinowski na instrumentach historycznych, temat na czasie jest zdradźmy bardzo. Tak, że tam bohaterem jest także fortepian Pleyela, który powstał między 1810 a 36 rokiem, czyli inny niż te dwa instrumenty Pleyela, które można podziwiać na konkursie i w kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Doskonałe zdjęcia Wojciecha Staronia, myślę, że świetna reżyseria, premiera dziś o 21:00, Fryderyk Agnieszki Lipiec Wrublewskiej, w roli tytułowej nasz gość Krzysztof Szczepaniak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szkoda, że tak krótko. To wrócimy z pewnością, bo myślę, że podczas festiwalu Dwa Teatry w przyszłym roku z pewnością będzie szansa, żeby więcej opowiedzieć o tej realizacji. Tak jest. Zapraszam Państwa.